Witam Was serdecznie w ten sobotni poranek. Weekend, wolne od pracy, to jest wyjście. Witam Was serdecznie na nowym, starym pozwoleniu. No i co? No i szukamy. Trzeba się trochę zresetować po ciężkim tygodniu w pracy. Więc zobaczymy, co nam się uda dzisiaj wykopać. Rutus naładowany. Szpadelek wyczyszczony. Straż pożarna albo policja teraz jedzie. I co? Tu wejdziemy w ten zagajniczek. I będziemy się kierować wzdłuż. Tu jest ta ścieżka. Tu. I będziemy się kierować wzdłuż tej ścieżki. O, wzdłuż tej ścieżki. No i zobaczymy, co wyjdzie. Trzymajcie kciuki. I co? Widzimy się przy pierwszym dołeczku. W końcu jakiś sygnał normalny, głębszy. Bo już same kapsle na razie. Niby coś jest, niby wykopane. Działa? Działa. No patrzcie. Coś małego musi być. Tu nic nie ma. Ta się obrączka. Wow. Tu pod drzewem sygnał. 77. No ale to obstawiam, że będzie kapsel, no ale bije ładnie. Bije ładnie, ale nie wiadomo, czy nabicie się z... Mamy to. Szable w dłoń. Jest i on. Pradawny, archeologiczny kapsel. Dobra. Idziemy dalej. Na razie jest Lipton. Tu mam na 10 cm coś. Ładnie bije. Ale pewnie... Znowu kapsel odbędzie. Ale zaraz wam coś fajnego pokażę. Wiecie co? Dzisiaj chyba nie jest mój dzień. Nie chyba, ale na pewno. Człowiek czekał tak długo na ten dzień, a tu nic. Tak wiatr w oczy. Kłody rzucane pod nogi. Poczekajcie. Poczekajcie. Dobra, ale zobaczcie to. Zaraz to ogarniemy. Widzicie? Ta-dam. A ja worka nie wziąłem. O, proszę.
Piękne, zdrowe. Dobra. Gdzie są grzyby? Idę powalczyć z tym, zaraz wam pokażę, co wyszło. A to był kapsalek. Ale są grzybki. Kapsalek. I grzybki. No. Dobrze, mieliśmy tu sygnał. 87. To jest wykopane. O. I łusaczka. Zaczekajcie. To strzelona. Ale to będzie niemiecka. Dobra. W tych kapslach chociaż takie coś się znajduje. Na razie jest ptasia obrączka. Grzybki. Chyba prawdziwki. Chyba. Grzybiarzem nie jestem. No i ta łuska. No i tonę kapsli. Dobra. Czyli tutaj strzelano. Po dłuższym chodzeniu. O. Takie coś, nie wiem co to może być. No dobra, zaznaczamy, idziemy dalej. No i po dłuższym chodzeniu mamy Gaciorex. No. Idziemy dalej. Więc tak. Byłem na tej skrzyżowaniu tych ścieżek, pokopałem. Same kapsle. Dobra, teraz jestem tu, na takim wzniesieniu. Ustawiłem sobie na tryb jednoczesny. No i zobaczymy, co wyjdzie. No ale to już jest droga powrotna do domu. Dobra, idziemy. Więc tak. Działam cały czas na trybie jednoczesnym. I teraz zobaczę, co mi się uda wykopać. Proszę. Kubki. Kubki od żywicy. Teraz to już wiem, teraz już jestem mądry, ale wcześniej jak pierwszy raz kopałem, nie pierwszy raz, no kolejny raz kopałem u Darka. Bardzo cię z tego miejsca pozdrawiam. I wyszły takie coś. Wtedy jeszcze Paweł był. Wtedy Paweł. Tu chyba Paweł początki były kopania, też się pozdrawiam. I wykopaliśmy takie coś. Myśleliśmy, że to może od pocisku, może od granatów. Od pocisków. A to jest po prostu typowe kubki od żywicy. Dobra, odkładamy. Idziemy dalej. Więc tak, moi mili. Mamy sygnał. 81. Na trybie jednoczesnym cały czas jestem. Tu jest tu. No kopsniemy. Zobaczymy. No i chciałem sobie już przerwę zrobić na kawę. Cały czas. Zobaczymy pinpointerem. Jeszcze nie. Działa. Wiecie co? Ja to ogarnę i zaraz się włączę. To było to. Gaciok. No ale ładnie biło. Tutaj było. Dobra. Idziemy dalej. Z tego dołeczka tutaj łuseczka od myśliwskiej broni. Cały czas na trybie jednoczesnym. Idę, bo trzeba sobie kawę zrobić do domu. Dobra, przemieszczamy się na kawę. Na końcówkę już. I wpadła teraz łuseczka. Ale to niemiecka jest. To jest zardzewiałe. Czyli końcówka II wojny światowej. Dobra. I tam się kierujemy.
I moi drodzy, oto są te artefakty, które udało się wykopać. Dwie łuski Mauser KR98K. Takie coś bez takiego czegoś z takim czymś. Dobra. Po tym. Tu. Nie wiem, co to może być. Potem ptasia. Gołębia, ptasia, obrączka. Jakaś tam łuseczka. Gacioreks. I gacioreks. Aha, jeszcze wpadła myśliwska łuska. No. I z tego oto pięknego miejsca, ciepłego jak dzisiaj, dziękuję, że byliście. I co? No i zapraszam do następnego. Ja wypijam kawę i śmigam na haciendos. Bo dzisiaj sobota, to wiecie. Sprzątanie. Dobra, do następnego. Trzymajcie się, cześć. Właśnie wracam sobie do domu. Cały czas na trybie jednoczesnym jestem. I z kiodłeczka, po takim krzyczkiem, takie coś. Nie wiem, co to może być. Ale to jest chyba jakaś podkowa. No dobra, ale tam strzelamy na miarę i zobaczymy, co to może być. Albo coś od buta. Może.